Głos ma pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie. Jak tu wielu przedmówców mówiło dzisiaj już, nadszedł moment historyczny, kiedy rzeczywiście mamy okazję załatwić to, co zaniedbaliśmy w ostatnich latach. Myślę, że jest wiele głosów tutaj wspólnych, że naprawdę warto usiąść wspólnie, pochylić się nad obydwoma projektami. Trzeba wybrać z nich, co jest najlepsze i po prostu te prace zakończyć. Tego oczekują wyborcy i PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Przecież mamy na pewno tą świadomość, że ci, którzy kiedyś gnębili, dzisiaj mają się bardzo dobrze. To są ludzie przede wszystkim ci, którzy zagarnęli ogromne majątki, mają ogromne firmy, nawet dominują i mocno oddziałują na nasze życie, na życie naszego społeczeństwa. A ofiary, jak były ofiarami, nadal są ofiarami, bo niejednokrotnie ci ludzie są dzisiaj, pełnią ważne funkcje i publiczne, i zawodowe i mają jeszcze w dalszym ciągu okazję na nich w jakiś sposób oddziaływać i na nich po prostu oddziaływać. Nawet tutaj poseł Widacki z całym szacunkiem zwrócił uwagę, że projekt Platformy jest zbyt wąski. Nie obejmuje na przykład prokuratorów, którzy wydawali takie czy inne werdykty niesprawiedliwe. Uważam, że to jest bardzo słuszne. Też należy takie rzeczy wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Łukasz.